Siemaldziska, tutaj Frer, a to będzie 25. część Zagrajmy w Metro Last Light. No i co robiliśmy w poprzedniej części? W poprzedniej części chodziliśmy po Martwym Mieście, tak, ta misja się nazywała. Ale to było tak wprawdzie, no nie było to miast, no byliśmy w mieście, ale no byliśmy bardziej w blokowisku, tak. Gdzie było bardzo i to bardzo dużo duchów, było to nawiedzone miejsce, tak. Jak można było też to usłyszeć od tych, można powiedzieć, zapisów z posterunków, tak, na magnetofonach. Duszki dawały się we znaki i to naprawdę nieźle, tak. No i w poprzedniej części też zdobyliśmy achievementa za rozbranie pułapek, czyli rozbrój 10 pułapek, proste. I też zdobyliśmy achievementa za zobaczenie wszystkich wizji w Martwym Mieście, tak. Czyli zobaczyliśmy wszystkie te wizje duchów i tych innych rzeczy. Dobra, jak co, ja tutaj sobie, no, może powiedzieć, powtarzam, bo moim zdaniem źle mi wyszło, tak? I jak co, już zdążyłem wziąć notatkę, więc poczytajmy sobie tutaj tą notatkę, którą wziąłem. No i Plac Czerwony, tak. Jak wygląda Plac Czerwony? Nie mogę się doczekać, kiedy go zobaczę. Kiedyś ludzie mówili, że to serce naszej ojczyzny. Nigdy tam nie byłem, znam go tylko ze starych pocztówek. To musi być najpopularniejszy motyw pocztówek z Moskwy. Cerkiew, wasal, błogosławionego. Wasyla Błogosławionego, Kreml, zagraniczni turyści najpierw przyjeżdżali właśnie tutaj. W czasie wojny Kreml nie został zbombardowany atomówką, trafili go czymś innym, czymś co nie uszkodziło budynków, ale zniszczyło wszelkie życie w promieniu kilku kilometrów, czymś eksperymentalnym. Ja wiem, o co chodzi tutaj z tym eksperymentalnym. Nie miałbym tej bomby nazwać, ale ta bomba ma za cel likwidację siły żywej. Tak, nie zniszczy budynków ani nic, to chyba działa na to działa tak, że rozbija po prostu, no, organizmy żywe, tak? Jak to ta notatka była tutaj? No, czyli, no co, człowiek, po prostu wszystkie formy żywe, nie wiem, kot, pies, człowiek, znikają, jakby wyparowują, tak? O, duszki nasze kochane, tak? Jak Khan powiedział w poprzednim metro, mamy dar do rzeczy paranormalnych. O, ammo do naszego potężnego karabinu, pięknie. Zmienimy sobie maseczkę, tak. Dobra, czekajcie. On jest już przeładowany na maksa, mamy cały pełen magazynek. No to więc jest dobrze, tak. Dobra. O, ammo od do shota. Zniejmy, może da się przejść? Nie da się, a to szkoda, wielka i to wielka szkoda. Czekajcie, zobaczymy, czy coś tutaj jest. Chyba też nie. Znaczy nie. No dobra. To niby ten sam plac czerwony? Trochę się podniszczył, mogę powiedzieć szczerze. No. Dobra. Wiesz co, mój ty kosmito? Ja ich raczej zlikwiduję, bo prędzej później zgłodniemy, będą chciały zjeść. No i dobrze, się mnie boją. Tylko, że wszystko fajnie, boją się mnie takie inne. Tak, ale jak zgłodnieją, to pójdą sobie zapolować na kolejnego bezbronnego człowieka. Może bezbronnego nie, tak, ale nie ogarniającego, można powiedzieć. Wchodzę do ich domku, jak będą fikać, dostaną kilka strzałów i tyle powiem szczerze. No, pięknie, czyli zostawili tutaj to. Moje duszki, też się cieszę, że was widzę. Okej, mamy coraz więcej ammo do Privieda, czyli dobrze, dobrze się dzieje i to bardzo dobrze. Okej, to jest ten shotgun pojedynczy, tak. Coś tu jeszcze jest. Powolutku, wiecie, to jest skan powolutku. Już idźmy za szybko, żeby nie przegapić niektórych rzeczy. A, mam puszczę te, gdzie są te flagi, okej, to zaraz idę. Dobra. To idziemy, mój towarzyszu, tak? Fuck, ale... W...
Dobra. Okej. Szybko. Mhm. Tu jest właśnie taki motyw, że mamy się chować przed wiatrem, tak. Widzicie, tu jest niezły Saigon. Można nas porwać, przywalić drzewo i takie inne rzeczy. Tak. Dobra, powolutku. Mhm. Tak, już nie jedę, nie bój się. O, samochód aż tutaj wzięło. Wow. Ale mogę powiedzieć od razu, że... Kurde... no, warunki pogodowe bardzo szybko się zmieniają. Też się cieszę duszki. Dobra, idę. Tylko, że licznik Geigera strasznie szaleje. Dobra, to jak chcesz do domu, to spierdzielaj stąd, ej. Tam są zasoby, mówię ci od razu, synek. Czekaj, sobie wezmę pożyczę tutaj tylko. Dzięki, cześć. Dobra, idźmy więc, zostawmy to ścierwo przed źródłem. Tam są zasoby. Wiem, robię złe uczynki, ale no to są mutanty, głupie, które nie będą tutaj ze mną, muszę powiedzieć. Nie będę się z nimi cackać, o. Tak. Prędzej czy później właśnie zgłodnieją i zabiją oto takiego na przykład człowieka. Tak więc dlatego je eksterminuję i tyle. Dobra. Okej. Powolutku. Czekajcie, żeby nie przegapić, znaleźć tutaj skrytki, takie inne rzeczy. Dobra. Okej. Powolutku. Dobra. Okej, idźmy więc dalej, tak. Spokojnie. Co tak trzęsie te spoilery? Dobra. To skaczemy, tak? Dobra. A, tlen, dobra. Okej. Okay. Sorki Artyom, że zapomniałem, tak? No. Demon? Umarł? Chyba tak. Dobra. O, tam coś jest. Czekaj, ja chcę zobaczyć, gdzie są tutaj te... Czekaj, ja chcę zobaczyć, czy tutaj są gdzieś jakieś schowki, skrytki, takie inne. Tam dalej będzie przejście prawdopodobnie. Tak. No tu nic nie ma, okej, idźmy więc dalej. A, tam, okej. Idziemy więc, tak. Fak. Pierdzielone. I chyba koniec. Zaopiekowały się mną te duchy. Czy jak? Dobra, okej. Okay. Uratował nas, o Boże. Dziękuję ci, naprawdę. Mhm. Idziemy więc. Tak. Dobra. They've been here for so long. Lots of them. Mm-hmm. But they are all lonely. Only fear and pain. They can't leave. And once ja, wiecie co, z nimi na pewno zostanę, tak? Dobra, chodź, idziemy, bo ciebie też chyba chcą sobie wziąć. Dobra, idziemy. Okej, chyba się udało. O, udało się. Dzięki Bogu, tak. O, mutant, drzejapę. Nic, fajnie. O, tutaj plac czerwony, widać. Chyba plac czerwony. Nie znam się, co na wglądzie Moskwy. Jak to
tej rzeczy. Naprawdę się nie znam, tylko wiem, że pas czerwony to po prostu wielka przestrzeń, na której jeżdżą pojazdy, tak, które są prezentowane 1 maja z okazji zwycięstwa nad Niemcami w roku 45. Dobra, kolego. Ty tutaj nie będziesz za bardzo sobie kozaczyć, tak? To jest co? To jest zawór, okej, to jest zawór ze skopem, pięknie. Okej, czekajcie, czekajcie. Coś tu jeszcze jest dalej, czy nie? Tak, duszki dalej o siebie, można powiedzieć, dają znaki, tak? Okej, idźmy, idźmy, idźmy. Różne takie tutaj rzeczy są, choć teraz o to, żebym tu zszedł na dół prawdopodobnie. Nie ma innego wyboru niż iść na dół. Dobra. No gra jest liniowa, to jest minus. Tak, jeden z większych minusów. No dobra, idziemy sobie po kolejnych tutaj terenach, gdzie są duchy. Zapalimy światło sobie i podkręćmy latarkę, tak. No dawaj, mocniej, mocniej, żeby świeciła jak najlepiej. Dobra. Kolejne kanały. I mutanty. Tak, no sora lisy.